Jeszcze raz wam na szybko wyjaśnię traity już trochę bardziej ogarniając. Mam buty. Zrobiłem je sobie na plus 9. Nie musiałem, ale zrobiłem. Permafrost shoes. Wszystkie permafrost shoes mają takie statystyki. Oczywiście te są na plus 9. Tak jak tu widzimy, czyli te statystyki trochę podrosły. Takie, zarówno obrona, jak i te tutaj. I każde permafrost shoes oraz inne itemki dostają zawsze losowo przy wydropieniu lub przy skrawceniu jeden trait. U mnie to było Magic Evasion 40. Jak zrobiłem 80? Zaraz wam pokażę, bo zamierzam dobić do Magic Evasion 120 właśnie. Czyli mam permafrost shoes i udało mi się wydropić drugie permafrost shoes. One, zauważcie, również mają Magic Evasion, czyli te 40 dodam do tych 80, łącznie będę miał 120 maksimum Magic Evasion. Jak to się robi? Klikamy nasze buty, kowadełko, trade. Które buty chcemy? No oczywiście te, które noszę, prawda? Miałem Magic Evasion 80, jak dodam 40 z tych, będę miał 120 na maksa. Mam te same buty, niebieskie, czyli bez problemu mam 100% szansy, że trade się uda. Mogę dać zielone buty, które mają Magic Evasion, ale wtedy szansa będzie tylko 10%, 20%. Oczywiście jak mi się nie uda, to dostaję wtedy Blessing. I wtedy ten Blessing przechodzi mi na do tych butów na kolejne ulepszenie. Czyli przypuśćmy, będę miał 5 par zielonych butów z Magic Evasion. To już, nawet jak mi nie wejdzie od razu, to będę miał już potem 50% szans na to, że w końcu to wejdzie. Czyli może bardziej się opłaca 5 par zielonych butów z Magic Evasion kupić niż niebieskich. No mi te wydropiły na szczęście. Czyli za chwilę sobie dodam to, klikając Enchant i będę miał 120 Magic Evasion. Ale jak widzicie, są 3 miejsca na trajty, a ja mam tylko jeden, Magic Evasion, o którym cały czas gadam. Jak odblokować drugie i trzecie? Otóż tutaj. Muszę mieć, co ważne, drugie, takie same buty. Muszą być takie same. Tylko zauważcie, te mają już Movement Speed. Nie mają Magic Evasion, tylko Movement Speed. Czyli muszę mieć drugie takie same buty z innym trajtem, żeby tu odblokować drugi trajt, a potem też trzeci trade z jeszcze innym trade'em. Tylko muszą być takie same. O ile chcę ulepszyć jakiś trade, czyli dodać mu kolejny drugi i trzeci poziom, mogą być inne buty. Najlepiej niebieskie, będzie wtedy 100% szans z tym samym trade'em. Ale jeżeli chcę odblokować drugi i trzeci trade, już muszę mieć te same buty z innym trade'em. W tym wypadku jest to Movement Speed. To jest słaby trade, więc go nie będę sobie dodawał, ale to jest taki przykład. A jak sprawdzić, jakie są traity? Otóż klikamy sobie na itemek, czyli moje buty. Sorry, nie mogę znaleźć. Może wejdę w i po prostu. Itemki, buty, trade list, klikamy. Permafrost shoes mogą mieć takie traity. Magic Evasion 20% szansa, że wejdzie przy krafcie lub przy wydropieniu. Taka sama szansa na Magic Endurance i tak dalej, i tak dalej. Ale równie dobrze mogę sobie sprawdzić, jakie zielone buty mają zielone lub niebieskie. Jakie zielone lub niebieskie buty mają na przykład Melee Evasion, bo bym chciał. To wtedy mi wyświetla listę wszystkich zielonych i niebieskich butów, które mają Melee Evasion. Max Mane. Proszę bardzo, te buty mają Max Mane. I tak można mieć w maksie 3 trajty. Ja na razie mam Magic Evasion 80, zaraz będę miał 120. Z czasem odblokuję może dwa kolejne trajty. Dziękuję, pozdrawiam.